Do Polkowic już po raz kolejny przybył Dolnośląski Festiwal Nauki. W auli uczelni Jana Wyżykowskiego w jego ramach odbyły się m.in. wykłady poświęcone ciekawostkom naukowym. Nagrodzeni antynobliści bardzo często ich dokonania, ich wynalazki, ich odkrycia, ich badania mogą posłużyć całej ludzkości. I tak na przykład wynaleziono wasabi alarm, proszę sobie wyobrazić, dla ludzi, którzy są niewidomi i niesłyszący. I jak teraz taką osobę obudzić w środku nocy, bo jest pożar. I otóż okazało się, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie wasabi, tej substancji, tego izotiocyanianu allilu, w systemie przeciwpożarowym. W momencie, kiedy dym uruchamia system przeciwpożarowy, osoba taka wyczuwa swoimi nozdrzami, że coś złego się dzieje. To jest bardzo przykre przecież uderzenie tego zapachu w nozdrza. I osoba taka ma szansę, nie widząc i nie słysząc, tak naprawdę ma szansę zorientowania się, że coś jest niedobrze i ma szansę uciec. Jednym z celów właśnie tego festiwalu jest zaciekawienie nauką, tak? Ale myślę, że też bardzo ważną umiejętnością, no szczególnie tutaj dla słuchaczy, jak widzieliśmy, no to są słuchacze w młodszym wieku, jest właśnie poznanie jak gdyby tych mechanizmów, stawienia odpowiednich pytań, wymiany myśli, wyciąganie odpowiednich wniosków. Myślę, że to na każdym etapie życia im na pewno bardzo pomoże. To już 25. jubileuszowa edycja Festiwalu Nauki, który dociera do wielu zakątków Dolnego Śląska. Organizatorów bardzo cieszy frekwencja i możliwość kontaktu z ludźmi. Dla nas to jest dosyć intensywny taki październikowy miesiąc, kiedy tak naprawdę porzucamy strefę naszego komfortu, wychodzimy od naszych myszy, z naszych laboratoriów i musimy opowiadać ludziom tak naprawdę, za co płacą nam, naukowcom, co my tak naprawdę codziennie w laboratorium robimy. I dzielimy się z tymi ludźmi nie tylko tym, co my robimy, ale naszymi pasjami, naszymi obserwacjami świata. Chcemy, aby ludzie wiedzieli, że no, my nie jesteśmy taką bandą super mózgowców, że umiemy z ludźmi rozmawiać, a przynajmniej staramy się to robić jakimś językiem popularno-naukowym. Przede wszystkim zależy nam, żeby ten festiwal, który organizuje uczelnia Jana Wyżykowskiego, dotarł do uczniów szkół podstawowych, do uczniów szkoły średniej polkowickiej, a więc tego naszego najbliższego otoczenia. Zainteresowanie po COVID-zie festiwalem jest ogromne. W ciągu jednego dnia zapisaliśmy pełną aulę, więc ogromnie się cieszymy z tej frekwencji. W ramach festiwalu oprócz wykładów w polkowickiej uczelni przewidziano również wiele ciekawych warsztatów.